Uwaga! Informacje odnośnie obiektu zawarte w raporcie mogą być częściowo lub całkowicie błędne. Do ich korekty został wyznaczony dr Tomasz Lubski. W razie chęci pozyskania najnowszych informacji o podmiocie należy się z nim skontaktować. Obecnie nie ma także możliwości wypożyczenia artefaktów w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. Identyfikator podmiotu SCP-PL-004. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt należy przechowywać w klatce Faradaya, umieszczonej pośrodku standardowej fundacyjnej przechowalni o wymiarach 9x9 metrów. W celu zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą czy też przypadkową interakcją z pracownikami fundacji można zamontować zamek kodowy w drzwiach do przechowalni i jedną kamerę nadzoru wewnątrz niej. Nie są to jednak środki konieczne do zabezpieczenia obiektu, gdyż nie jest on zdolny do samoistnego przemieszczania się. Dostęp do niego mogą mieć pracownicy z poziomem upoważnienia trzecim lub wyższym. Zmieniono. Ponieważ badania wykazały, że obiekt nie stwarza żadnego zagrożenia, dostęp do niego mogą mieć pracownicy z poziomem upoważnienia pierwszego lub wyższym. Opis. SCP-PL-004 to biała piłka tenisowa, wykonana ze standardowego materiału o obwodzie 21 cm. Poza śladami zużycia wynikającego najprawdopodobniej z wieloletniego używania, nie ma ona żadnych fizycznych charakterystycznych cech. Emituje za to fale elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości. Zapis pomiarów i szczegółowe dane dostępne w załącznikach. Istnienie podmiotu zostało odnotowane dnia 19 sierpnia 2000 roku przez agenta polowego Piotra Borowskiego podczas jego prywatnych zakupów na bazarze przy ulicy w mieście, który natychmiast zabezpieczył artefakt i przewiózł go do ośrodka numer znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia. Co ciekawe, jak wynika z relacji agenta, podmiot ujawnił przed nim swoją anomalną naturę celowo, zarazem nie wywierając na nim żadnego wpływu fizycznego czy psychicznego. Pozytywny wynik obserwacji agenta w dniach 19 sierpnia, 23 sierpnia 2000 rok. SCP-PL-004 najprawdopodobniej cały czas znajduje się w stanie anomalnym, o czym świadczą emitowane przez niego fale elektromagnetyczne, nie mające jednak żadnego wpływu na organizmy żywe czy materię nieożywioną, z wyłączeniem nieznacznych zakłóceń sygnału radiowego. Cel ich emisji pozostaje nieznany. Aby doświadczyć właściwego anomalnego oddziaływania obiektu, należy zbliżyć się do niego na odległość nie większą niż 8,25 metra. Możliwa stanie się wtedy interakcja z obiektem polegająca na rozmowie z nim, co jednoznacznie wskazuje na posiadanie przez niego świadomości. Artefakt przesyła swoje wypowiedzi wprost do umysłu odbiorcy za pomocą nieznanego mechanizmu, którego nie da się zarejestrować przy zastosowaniu dostępnego fundacji sprzętu. Emitowane fale nie biorą w tym udziału, na co wskazuje fakt, że efekt utrzymuje się nawet po umieszczeniu podmiotu w klatce Faradaya. Potrafi także reagować na wypowiedzi osoby wchodzącej z nim w interakcję. Jednak w tym celu dany komunikat musi być wypowiedziany na głos. Ponieważ obiekt nie posiada żadnych elementów mogących umożliwić słyszenie, zakłada się, że odczytuje dane komunikaty z umysłu odbiorcy. Nie odczytuje jednak myśli, które nie mają zostać wypowiedziane lub tego nie okazał do tej pory. Dlatego uważa się, że odbiera dane komunikaty w momencie, kiedy mózg przetwarza myśli na mowę. Zdaje się on także nie być zdolnym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w umyśle odbiorcy lub dotychczas nie korzystał z tych umiejętności. Ponadto, obiekt może prowadzić konwersacje z większą liczbą rozmówców naraz, jednak każdy znajdujący się w polu oddziaływania będzie odbierał jego wypowiedzi, których treść będzie brzmiała tak samo dla każdego słuchacza. Uwagi końcowe. Obiekt zdaje się nie stwarzać żadnego zagrożenia. Rozmowy prowadzone z nim przez pracowników klasy D i obserwacje, którym później ich poddano, wykazały, że nie manipuluje on ludzkim umysłem w żadnym stopniu, a odbyte konwersacje często dobrze wpływały na personel. Zapis odbytych rozmów dostępny w załącznikach. Nie jest on także zdolny do przemieszczania się, więc ucieczka jest mało prawdopodobna. Jedynym czynnikiem powstrzymującym badania z udziałem personelu naukowego jest trudna do jasnego określenia ocena faktu, czy obiekt ujawnił i poddał się w fundacji dobrowolnie. Edytowano. Po dogłębnym zapoznaniu się ze sprawą, dnia 21 listopada 2000 roku
zadecydowano o przeprowadzeniu eksperymentów z udziałem personelu naukowego. Notatka badawcza. Dr Tomasz Lubski. W związku z licznymi zapytaniami o czas zakończenia moich badań i postępach w nich czynionych, stawianych przez kolegów z innych placówek, dołączam tą notatkę do załączników aktualnej wersji raportu. Stworzenie nowej wersji raportu jest niezwykle trudne ze względu na ostatnie wydarzenia, mające miejsce w ośrodku numer 20. Od ich zakończenia wszelkie próby nawiązania kontaktu z podmiotem kończą się niepowodzeniem. Niemniej, obiekt wciąż emituje fale elektromagnetyczne, więc można założyć, że nie uległ zniszczeniu i po prostu nie godzi się na kontakt z nami. Warto zauważyć, że emitowane fale zdają się stawać coraz słabsze, ale na razie wahania są na tyle małe, że mieszczą się w błędzie pomiaru. W wyniku wspomnianych już wcześniej wydarzeń, zniszczeniu uległa też znaczna część dokumentacji artefaktu, a pliki stanowiące załączniki raportu uległy uszkodzeniu i nie można ich odczytać. Wyjątkiem zdaje się być dziennik badań, który niestety zabezpieczony jest przy użyciu nieznanych fundacji procedur, a próby złamania tych zabezpieczeń skończyły się niepowodzeniem. Z powyższych powodów prace nad nowym raportem posuwają się niezwykle powoli. Jeśli jednak ktoś wie, jak je ruszyć, proszę o kontakt z sekretariatem mojego ośrodka. W innym wypadku proszę nie zawracać mi głowy. Dr Tomasz Lubski. Zapis pomiarów fal elektromagnetycznych. Plik uszkodzony. Odczyt niemożliwy. Proszę skontaktować się z administratorem sieci. Zapis rozmów odbytych z SCP-PL-004. Plik uszkodzony. Odczyt niemożliwy. Proszę skontaktować się z administratorem sieci. Dziennik badań. Zabezpieczone za pomocą protokołu A0041. Warunek A0041 spełniony. Dostęp przyznany. Typ pliku: notatnik. Właściciel: dr Bartosz Obły. Wpisy. Dnia dzisiejszego do placówki dostarczono nowy obiekt, oznaczony jako SCP-PL-004. Wyglądem przypomina zwykłą piłkę tenisową, ale już zaobserwowaliśmy, że emituje fale elektromagnetyczne. Trzeba będzie je zbadać. Ponadto komunikuje się on z ludźmi w sposób przypominający telepatię. Trzeba uważać. Nie wiadomo, jaki ma wpływ na ludzki umysł. Dziwna sprawa. Agent, który wykrył obiekt, twierdzi, że ten sam ujawnił się przed nim, mówiąc: hej, podejdź tu na chwilkę. Czyżby chciał do nas trafić? Skąd wiedział, że agent pracował dla fundacji? Czyżby potrafił odczytywać ludzkie myśli? I czemu chciał być wykryty? Za chwilę przesłucham sprzedawcę ze stoiska. Może będzie coś wiedział. Przesłuchanie sprzedawcy nic nie dało. Ruszyliśmy już z testami z udziałem pracowników klasy D. Na razie udało nam się ustalić odległość, do której obiekt jest zdolny wpływać na ludzi. 8,14 metra. Nie za dużo. Treści pierwszych rozmów są niezwykle błahe. Przypominają konwersacje obcych ludzi, którzy spotkali się na przystanku i rozmawiają ze sobą w oczekiwaniu na autobus. Niemniej wygląda na to, że pracownicy klasy D polubili obiekt, pomimo jego formy piłki tenisowej. Poza tym brak widocznego wpływu artefaktu na ich psychikę. Podjęliśmy decyzję o poddaniu ich tygodniowej obserwacji. Przeprowadziliśmy szereg rozmów z udziałem pracowników klasy D. Wszystkie wykazały, że obiekt jest nieszkodliwy. Dobrze rozumie ludzi, jest świetnym mówcą, jednak jego jedyną zdolnością zdaje się być właśnie możliwość komunikowania z ludźmi. Nie odczytuje jednak myśli, które nie mają zostać wypowiedziane, ani nie manipuluje ludzką psychiką. Rozpoczynamy przygotowania do testów z udziałem personelu naukowego. Dziś po raz pierwszy odbyłem rozmowę z obiektem. Poprosił, aby mówić na niego Franek. Trzeba przyznać, że robi sympatyczne wrażenie. Rozmowa tyczyła się tematów ogólnych. Pomijając słowa SCP-PL-004, które słyszałem w swojej głowie, nie odczuwałem żadnej innej jego ingerencji. Co ciekawe, widząc moje początkowe zmieszanie związane z odbieraniem jego słów, nadał im taki ton, że wyraźnie odróżniały się od moich myśli. Bez problemu orientowałem się, które wypowiedzi należą do niego, a które do mnie. Odnotowałem to w załączniku dotyczącym odbytych rozmów. Odbyłem już 25 rozmów z obiektem, podczas których dobrze się poznaliśmy. Opowiedział skróconą wersję swojej drogi, którą przebył jako piłka. Wyjaśnił też, że poddał się agentowi, ponieważ wiedział, że ludzie z fundacji wysłuchają go bez zbędnego uszczerbku na zdrowiu. Dowiedział się o niej przypadkiem jakiś czas temu. Zapytany, skąd wiedział, że agent Borowski pracował dla nas, odparł, że to po prostu było czuć.
Poproszony o rozwinięcie tego zagadnienia, wyjaśnił, że agent na tyle intensywnie myślał o pracy, że odebrał jego myśli. Spróbował także wyjaśnić, w jaki sposób odbywa się komunikacja między nami, ale niestety nie udało mi się tego dobrze zrozumieć. Zaproponował, żeby zgromadzić w przechowalni zespół specjalistów, aby fundacja mogła to zrozumieć, ale nie jestem pewien, czy możemy mu na tyle zaufać. Równie dobrze mógł do tej pory nie prezentować nam wszystkiego. Dzisiaj miało miejsce dziwne zdarzenie. Została naruszona jedna z przechowalni w naszym ośrodku i obiekt zdołał wyrwać się na wolność. Wszystko wskazywało na to, że nie obędzie się bez ofiar przy próbie jego zabezpieczenia, kiedy po prostu sam się zatrzymał. Przed przechowalnią SCP-PL-004. Jak tylko uprzątniemy bałagan związany z całym zdarzeniem, porozmawiam o tym z moim obiektem. Zapytałem SCP-PL-004, czy to on powstrzymał uciekający podmiot. Potwierdził. Kiedy zapytałem, jak to zrobił, odparł, że po prostu z nim porozmawiał i uspokoił go. Dodał, że agresja wynika ze strachu i niezrozumienia, a on woli uniknąć ofiar. Stwierdził, że wy powinniście to zrozumieć. Wyglądało, jakby chciał coś dodać, ale się powstrzymał. Zapytany, jak mógł rozmawiać z obiektem z takiej odległości, odparł, że z obiektami anomalnymi ma lepszą więź. Mówiąc to, wydał się smutny. A przynajmniej ja to tak odczułem. Zresztą, to nieistotne. Trzeba zastanowić się nad poszerzeniem przechowalni. Podczas kolejnych rozmów SCP-PL-004 zwrócił mi uwagę, jak bardzo fundacja nie rozumie obiektów, które trzyma. Mówił, że powinniśmy przestać traktować je jak dzikie bestie i powinniśmy spróbować z nimi współpracować dla wspólnego dobra. Podkreślił, że nie ze wszystkimi uda się porozumieć od razu, ale jest to możliwe z pomocą obiektów takich jak on. Odparłem mu, że nie możemy ryzykować. Obiekty od razu wykorzystałyby sytuację i uciekły się z niszczenia. Nieco gniewnie odparł, że to nieprawda i podał siebie za przykład. No coś w tym jest, ale nie sądzę, by mógł teraz uciec. Zwłaszcza, że odsunęliśmy od niego wszystkie pobliskie obiekty. Wczoraj po powrocie do domu wciąż myślałem nad słowami SCP-PL-004. No ale w końcu stwierdziłem, że obiekt musiał poczuć się bezradnie, nie mogąc wyjść ze swojej przechowalni. I dlatego namawia do uwalniania obiektów anomalnych. O tym, jak bardzo się myliłem, przekonałem się dopiero wtedy, gdy mój długopis poprosił, by zabrać go z powrotem do przechowalni. Kiedy tylko SCP-PL-004 powrócił do przechowalni, przeniósł się ponownie na piłkę tenisową. Długopis utracił wówczas większość anomalnych właściwości, a przynajmniej takie sprawiało wrażenie, oprócz emitowania przez niego fal elektromagnetycznych. Obiekt twierdził, że to normalny ślad jego obecności i niedługo zniknie. Niemniej, i tak będziemy się przyglądać długopisowi przez jakiś czas. A przynajmniej reszta zespołu, bo ja trafiłem pod obserwację, kiedy tylko to zgłosiłem. Wykorzystam ten czas do uzupełnienia raportu, zwłaszcza, że obiekt chyba nie wpłynął na mnie w żaden sposób. Jednak, jak się zastanowić, to kiedy szedłem zgłosić całe zdarzenie, to czułem coś w rodzaju wewnętrznej niechęci. Pytanie tylko, czy to wpływ obiektu, czy też zwykła niechęć przed przyznaniem się do takiego poważnego uchybienia. Moja obserwacja została ukończona, wracam do pracy. Nie działo się ze mną nic dziwnego. Może pomijając niejasny niepokój, uczucie, że coś jest nie tak, które nawiedzało mnie od czasu do czasu, ale i tak pozwalają mi na dalsze kontakty z obiektem, choć pewnie będą mnie jeszcze obserwować. Nie dziwię się. Wróciłem do rozmów z obiektem z zastosowaniem nowych środków bezpieczeństwa, biorących pod uwagę jego zdolność do przemieszczania się między małymi przedmiotami. Coraz usilniej przekonuje mnie do współpracy z obiektami i czasami łapie się na tym, że przyznaje mu rację. Być może wynika to z tego, że jest dobrym mówcą, ale może to być też skutek subtelnych manipulacji umysłem. Na wszelki wypadek poszerzę raport o te spostrzeżenia. Dziwna sprawa. Nie jestem w stanie przesłać uzupełnionej wersji raportu do fundacyjnej sieci, a technicy są bezradni. Na szczęście problem tyczy się tylko bazy danych, wszystkie zabezpieczenia działają bez zarzutów. SCP-PL-004 robi się coraz bardziej stanowczy w swoich propozycjach kooperacji, choć trzeba przyznać, że trzyma poziom rozmowy i używa logicznych argumentów. Wydają się bardzo logiczne, ale oczywistym jest, że ten pomysł jest niemożliwy do realizacji. Coraz częściej myślę o pomyśle podmiotu. Nieustannie przewijają mi się przed oczami potencjalne korzyści. Ponadto zaczynam współczuć przetrzymywanym obiektom. Jestem prawie pewien, że to wpływ SCP-PL-004. Uzupełnię raport o te spostrzeżenia i poddam się obserwacji. Prawdopodobnie w ogóle wycofam się z badań. Odciąłem się od obiektu już kilka tygodni temu, ale wciąż rozmyślam nad losem zabezpieczonych artefaktów.
Czyżby to naprawdę były moje myśli? Jestem zbyt daleko od obiektu, żeby mógł na mnie wpływać. Czyżby zaprogramował mnie w ten sposób? Z drugiej strony, podczas obserwacji byłem badany pod tym kątem i nic nie wykryto. Jednak ostatnio nasza sieć nie działa najlepiej. Nie mogę już nawet posłuchać muzyki, bo coś powoduje zakłócenia w sygnale. Moje rozmyślania nie ustają. Coraz bardziej pomysł wydaje mi się sensowny. W sumie istnieją obiekty, które współpracują z fundacją lub są przetrzymywane dobrowolnie. Z każdą chwilą jestem coraz bardziej przekonany, że to może się udać. Ale myślę, to i ja, czy ktoś każe mi tak myśleć? Na wszelki wypadek jutro poproszę o środek amnezyjny, ale najpierw chciałbym porozmawiać ze SCP-PL-004, żeby zapytać go, czemu jego zdaniem fundacja nie realizuje współpracy z obiektami, jeśli jest to tak opłacalne. Mam nadzieję, że się zgodzą. Będą mnie pilnować, zapiszą odpowiedź, a potem i tak wymarzą mi pamięć, niwelując ewentualne negatywne skutki. Skorzystają na tym, tak sądzę. Odmówili. Jednak w nocy nieoczekiwanie jeden ze strażników zabrał mnie do obiektu. Nie wiem, jak mu się to udało, ale jestem mu niezwykle wdzięczny. Obiekt wytłumaczył mi, że niechęć fundacji do współpracy wynika z wpływu niesławnego obiektu SCP-PL-001, będącego jej fundatorem. Ten podmiot dąży do bezpośredniej konfrontacji ludzi z anomaliami tak, by móc kontrolować obie strony. Ale niektórzy, tak jak SCP-PL-004, wiedzą o tym i się mu sprzeciwiają. Teraz wiem, co muszę zrobić. Pomóc SCP-PL-004. Trzeba jednak działać szybko, nim ktoś zauważy, że obiekt wyjawił mi prawdę. Za radą SCP-PL-004, czyli Franka, próbowałem załatwić sprawę w sposób pokojowy i normalny. Jednak dyrektor ośrodka nie zgodził się na program współpracy, nie dając mi nawet przedstawić logicznych argumentów i nakazał natychmiastowe podanie środka amnezyjnego. Wydał także polecenie terminacji Franka. Najwyraźniej całe kierownictwo jest pod wpływem SCP-PL-001. Wygląda też, że to koniec walki o prawdę. Na szczęście okazało się, że Franek ma więcej zwolenników. W sumie to jakieś 90% ośrodka stanęło w jego obronie, kiedy próbowali go zniszczyć. Jak się dowiedziałem, udało mu się przekonać też innych członków zespołu badawczego, a ci zapoznali go z resztą pracowników. Oczywiście trochę to trwało, ale dali radę, a nikt ich nie złapie, bo ci, którzy mogliby to zrobić, byli już dawno po ich stronie. W zasadzie rozmowy z Frankiem uniknęło tylko ścisłe kierownictwo. Ich strata. Udało się nam zająć ośrodek. Niestety, kierownictwo zdołało uciec, więc możemy się spodziewać niedługo głównych sił fundacji. Na razie jednak uwolniliśmy przetrzymywane obiekty. Część nas opuściła, ale reszta została i zaoferowała nam pomoc. Na pewno się przyda. Przybyły pierwsze jednostki MFO. Próbowaliśmy przekonać ich do rozmowy z Frankiem, ale odmówili. Nakazali nam oddanie broni i zniszczenie obiektu. Kiedy wysłaliśmy do nich człowieka niosącego kabel, po którym miał się do nich dostać Franek, po prostu go zastrzelili. Potwory. Ośrodek jest gotowy do obrony. Nasi zmanipulowani przeciwnicy prowadzą bezskuteczne oblężenie, które utrudnia im fakt, że nie używają ciężkiego sprzętu, żeby uniknąć przyciągnięcia uwagi. Ponadto ośrodek jest nowy i dobrze wyposażony. Nie bez znaczenia pozostaje też współpraca z obiektami koordynowana przez Franka. Zdaje się, że pomagają nam też podmioty, które wcześniej wyszły na zewnątrz, o czym świadczą przechwytywane przez nas komunikaty o niezidentyfikowanych siłach przeszkadzających w prowadzeniu operacji. Przechwyciliśmy komunikat, z którego wynika, że zamierzają zbombardować ośrodek, pomimo ryzyka dekonspiracji, jakie taki środek stwarza. Już zaczęli wycofywać jednostki. Ale jesteśmy na to gotowi. Od kilku dni pracujemy nad planem awaryjnym. To pewnie ostatni wpis. Odebraliśmy komunikat o starcie samolotu. Ale to bez znaczenia. Nasi oponenci nie wiedzą, że już przegrali. Mogą nas zabić, ale nie zniszczą idei, która tak wadzi SCP-PL-001. Obiektowi, który nimi kieruje. Przetrwa ona wraz z Frankiem, którego wysłaliśmy daleko stąd przy użyciu maszyny stworzonej dzięki współpracy ludzko-podmiotowej. Przetrwają też moje zapiski, które są zabezpieczone tak, że może je otworzyć tylko Franek. Jeżeli je czytasz, to dzięki niemu. Nie obawia się go. Wiem, że moje słowa tworzą obraz, który sugeruje, że Franek wyprał nam umysły i wykorzystał nas. Ale on nie chce tobą manipulować. Czy gdyby taki był jego cel, pokazywałby ci ten dziennik? Czy takie zapisy mogą przekonywać kogoś do niego? A mimo to je przeczytałeś. Ponieważ Frankowi zależy na prawdzie. Na tym, byś miał pełen pogląd na sytuację.
Zresztą on sam ci to wszystko wytłumaczy. Na razie może milczeć, by dać ci możliwość przemyślenia tych słów, ale w końcu przemówi. A potem sam zdecydujesz, co chcesz zrobić. Zero przymusu. Jedyne, co musisz zrobić, to po prostu go wysłuchać.